Nazywam się Kamil Kilanowski, a to jest Kilan Project. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam krótki filmik z prezentacji Ferrari F8 Spider prosto z warszawskiego salonu Ferrari. A spójrzcie, co tu właśnie wjeżdża. Mamy czwartek 31. Ja wsiadam do mojego nowego samochodu, ale tylko na tydzień. No i lecimy na premierę. No i przed nami Ferrari F8 Spider. Jest to nic innego jak wersja cabrio modelu F8 Tributo zaprezentowanego w tym roku na targach w Genewie. No i bezpośredni następca 488 w wersji Spider. Konkretny rywal dla McLarena 720S w wersji Spider, także no jeżeli nie lubicie McLarenów, to Ferrari będzie na pewno dobrym wyborem. Pod maską tego samochodu mamy 3,9 litra V8 podwójnie doładowany, generujący 720 koni mechanicznych, no i 770 Nm. Z tyłu dwa olbrzymie wydechy, no i cztery światła nawiązujące do klasycznych Ferrari. No to teraz posłuchajcie, jak brzmi. Nie wiem, czy kamera to dobrze wychwyci, ale... O, proszę, tak, bardzo ładny dźwięk V8 podwójnie doładowanej. Te turbiny nie psują w ogóle tego dźwięku, naprawdę nieźle brzmi. Zresztą sami ocencie. Względem 488 Ferrari poprawiło aerodynamikę około 10%, także jest tutaj większy docisk, lepiej prowadzi się cały samochód. No i dodatkowo mamy tutaj piękne żółte zaciski prostych karbonowo-ceramicznych hamulców. No a z tyłu olbrzymi karbonowy dyfuzor, który wygląda naprawdę bardzo dobrze, niczym w rozciągnięty samochodu wyścigowego. No to zerknijmy jeszcze do wnętrza F8 Spider. Zostało ono całkowicie przeprojektowane względem 488. Mamy tutaj liczne przełączniki nawiązujące do starych samochodów. Mamy też cyfrowe wyświetlacze, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No i te naprawdę wyjątkowo wyglądające fotele. No to spójrzmy jeszcze z bliska. Tutaj piękna nowa kierownica. Analogowy obrotomierz po środku, dwa cyfrowe ekrany po bokach. Naprawdę fajnie, że to idealnie połączyli. No i pozostałe elementy wnętrza tutaj ze skrzynią. A tak wygląda zamykanie dachu. Podobno zajmuje około 14 sekund. Nie wiem, nie mierzyłem ze stoperem w ręku. Aczkolwiek komu to tak naprawdę potrzebne? W wersji coupe, czyli z zamkniętym dachem, samochód prezentuje się również bardzo dobrze. Mega mi się podoba. W końcu samochody z otwieranym dachem nie wyglądają źle, bo naprawdę F8 Spider wygląda mega dobrze z tym dachem. Oczywiście nie byłbym sam, gdybym Wam nie pokazał całego salonu Ferrari, dlatego proszę Was bardzo, przed nami piękne czerwone Ferrari Portofino, ale tuż za nim po prostu perełka. Ferrari 812 Superfast w kolorze zielonym. Samochód wygląda bardzo dobrze w tym kolorze.
No ja już się zakochałem na pierwszy rzut oka, zanim GTC4 Lusso, ale skupmy się na tym idealnie wyglądającym Superfaście. On jest cały zielony, każdy akcent, każdy detal jest tutaj czarny. Spójrzcie sobie na przykład na felgi, to jest matowy czarny, no i do tego ten taki rudy zacisk. Wygląda po prostu oszałamiająco. A przed salonem Ferrari Testarossa w pięknym czerwonym kolorze. To chyba idealny moment, żeby zakończyć tego vloga. Także serdeczne podziękowania dla Ferrari Warszawa za zaproszenie mnie na preview i do zobaczenia.